Dlaczego warto kupić telefon wodoszczelny? Bo mamy pewność, że będzie sprawny obojętnie czy złapie nas ulewny deszcz, rozlejemy na niego napój czy wpadnie do jeziora. W tym zestawieniu prezentujemy 5 smartfonów wodoszczelnych, z których część ma cienkie obudowy, a część jest dodatkowo wzmacniana i chroniona także przed upadkami. To do Was należy wybór, czy chcecie, by smartfon był też ładny i modny, czy ważniejsza jest dla Was wytrzymałość. CAT S41 to smartfon wodoszczelny spełniający standard IP68. Producent deklaruje, że może leżeć 2 metry pod wodą przez godzinę. Taka wodoodporność, połączona ze wzmacnianą obudową, daje niemal pewność, że przetrwa nawet najcięższą przygodę. Ma dobrą baterię 5000 mAh, dual SIM, łączność zbliżeniową NFC, 3 GB RAM i 5-calowy ekran. Xperia ZX3 jest wciąż telefonem wodoszczelnym wartym zakupu. Ma Androida 9, działa szybko, wyposażono go w bardzo wydajny procesor Snapdragon 845, pamięć 4 GB RAM, bardzo dobry wyświetlacz OLED i akumulator 3330 mAh. Atrakcyjna obudowa ma wodoszczelność IP68. Telefon powinien wytrzymać całkowite zanurzenie w wodzie o głębokości do 1,5 metra przez maksymalnie pół godziny. Galaxy S10e. Nie dość, że wygląda świetnie, to w dodatku działa bardzo szybko i ma znakomite aparaty. Wszystko, począwszy od wyświetlacza AMOLED poprzez procesor, aparat, łączność i jakość wykonania, świadczy o tym, że mamy tutaj do czynienia z nowoczesnym telefonem z najwyższej półki. Obudowa ma wodoszczelność IP68. CAT S61 to bardziej zaawansowany kuzyn modelu S41. Ma bardzo solidną obudowę, odporną na upadki z wysokości 1,8 m, a także wodoszczelność, która sprawia, że telefon może leżeć pod wodą na głębokości 3 m przez godzinę. Dodatkową, przydatną w niektórych sytuacjach rzeczą jest kamera termowizyjna FLIR i laserowy miernik odległości, a także czujnik organicznych substancji lotnych. CAT S61 to znakomity telefon do pracy w terenie. Huawei P30 Pro to w zasadzie super smartfon. Ma wszystko, czego można oczekiwać od nowego flagowca. Znakomity wyświetlacz OLED HDR, o dużej przekątnej z cienkimi ramkami, dobry procesor, 6 lub 8 GB RAM, a do tego duży akumulator 4200 mAh. Na jeszcze większe uznanie zasługują aparaty. Z tyłu ma aż 3. Szerokokątny, ultraszerokokątny i zoom optyczny. Może leżeć pod wodą na głębokości 2 metrów przez maksymalnie 30 minut. I to już wszystkie telefony z naszego zestawienia. Dajcie znać, który z pokazanych przez nas modeli podobał się Wam najbardziej. A jeśli zabrakło tu Waszego faworyta, dajcie nam znać w komentarzach. Do usłyszenia!